pół roku czekania, pół roku analizowania, pół roku porównywania składów i w końcu rusza PGE Ekstraliga. Bardzo długo na to czekaliśmy, tym bardziej jesteśmy zaciekawieni tym, co wydarzy się już w piątek i w niedzielę na torach klubów PGE Ekstraligi. Ja nazywam się Mateusz Puka, a to magazyn PGE Ekstraligi na WP Sportowe Fakty. Najbliższa godzina to będzie godzina bardzo ciekawych rozmów o żużlu. O to, żeby tak było, zatroszczy się ze mną jeden z gości, chociaż tak naprawdę bardzo dobrze znający to studio przez lata, prowadzący magazyn właśnie w tym miejscu. Marcin Musiał, komentator Eleven Sports. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mateuszu. Już się z Tobą witałem, sporo znajomych twarzy, to prawda. Ja Ci będę przeszkadzał w tych dobrych rozmowach, ale wiem, że masz dar wydobywania informacji ciekawych. No więc właśnie, pierwsze pytanie. Domyślam się, że czekasz tak samo jak wszyscy kibice, jak ja na tą pierwszą rundę inauguracyjną. Co w pierwszej kolejce Cię interesuje najbardziej? Chcesz długą odpowiedź czy krótką? Chcę taką odpowiednią, optymalną ścieżkę jazdy. Ja jadę do Wrocławia na mecz z Zieloną Górą i myślę, że to jest ciekawa kwestia, żeby zobaczyć, kto na przykład w Zielonej Górze może się objawić jako lider, jak się podniesie Sparta po kontuzjach w zeszłym roku. To są wątki, które mnie ciekawią, bo faworyta łatwo wskazać. Natomiast z perspektywy tabeli, tego, o czym będziemy mówić w pierwszych tygodniach, jeszcze bardziej ciekawi mnie późniejszy piątkowy mecz, czyli mecz w Pogoni Leszno z Tauron Włókniarzem Częstochowa, bo każdy wynik jest możliwy. Unia potrafiła z Włókniarzem wygrywać wysoko i moim zdaniem, jako drużyna, która musi oglądać się zaplecze, czy przypadkiem nie spadnie, z takimi rywalami jak Włókniarz, potencjalnie środka tabeli, u siebie wygrywać musi. Z drugiej strony, no, Włókniarz, mając Mikkelsena, Madsena, Worynę w takiej formie, Drabik potrafi dwucyfrowkę w sparingu zrobić, też może się pokusić na takim terenie jak Leszno w tym sezonie o zwycięstwo i myślę, że to spotkanie odpowie nam, no nie na wszystkie, ale na kilka pytań, o co jedzie Unia, kto tam może być drugim po Januszu Kołodzieju liderem i co z Włókniarzem, czy to będzie zlepek indywidualności, czy to jest drużyna, którą stać na zwycięstwa także wyjazdowo. Takiej odpowiedzi nie ukrywam, oczekiwałem, bo mnie ten mecz też najbardziej interesuje. Wiadomo, nie od dziś, że w Ekstralidze, poza walką o mistrzostwo, która oczywiście zawsze ekscytuje, no to jednak największe emocje zawsze dostarcza walka o utrzymanie. Nie ma co ukrywać, że na pewno Unia Leszno no będzie musiała się napocić sporo, żeby się utrzymać. Ja nie jestem optymistą, ty rozumiem, że dajesz większe szanse Unii Leszno na utrzymanie. Znaczy ja, tak patrząc chronologicznie, sporą część zimy myślałem, że Unia jest głównym kandydatem do spadku, bo jakoś nie wierzyłem w utrzymanie formy. Ale zobaczyłeś finał MPPK i zmieniłeś zdanie, tak? Nie. Nawet trochę wcześniej. Powiem Ci, co mnie trochę otrzeźwiło. To, że na początku okienka transferowego, na początku zimy, bardzo dobrze się mówiło o Falubazie. O, jaki fajny Beniaminek, o, że jaki mocny skład, lepszy od poprzednich Beniaminków. Najlepsza drużyna, która wchodzi do PGE Ekstraligi od... No na pewno od Torunia 2021. I ja się z tym zgadzałem i trochę na tej fali entuzjazmu budowałem, no tak, no to mocny Beniaminek, to na pewno nie spadnie, ale tak potem sobie pomyślałem, nie, no dobra, to może być najmocniejszy Beniaminek i nadal może być głównym kandydatem do spadku, bo Unia Leszno w dużym skrócie ma Janusza Kołodzieja, a Falubas ma czterech bardzo porządnych gości, ale żadnego lidera na ten moment. Pytanie tylko jeszcze, i to jest jedno z pytań co do piątkowego spotkania w Lesznie. W jakiej formie jest Janusz Kołodziej, a w formie w dobrym zdrowiu być musi, bo pierwszy miesiąc będzie bardzo weryfikujący dla Pogoni Leszno. Tak jak wspomniałem, z Włókniarzem wygrywać powinni, a jeżeli chcą się utrzymać, pomijam drugą kolejkę w Toruniu, tam można powalczyć o bonus, ale trzecia i czwarta kolejka dla Unii to są mecze z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie, czyli z GKM-em i z Zieloną Górą właśnie. No właśnie, powiedziałeś o Januszu Kołodzieju, no więc ja dzisiaj porozmawiałem, świeżutki wywiad z Januszem Kołodziejem. Przypomnijmy, zawodnik w Pogoni Leszno dwa tygodnie temu doznał złamania mostka. Złamanie mostka leczy się średnio, jak to sam Janusz Kołodziej za chwilę powie, 10-12 tygodni u normalnego człowieka. U niego zajęło to dwa tygodnie i zawodnik już wiadomo, że wystąpi w piątkowym spotkaniu. W jakiej będzie formie, to się przekonamy, ale posłuchajmy, w jakim jest nastroju przed tym meczem. Dopiero w czwartek okazało się, że oficjalnie na 100% wystąpisz na inaugurację PGE Ekstraligi z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Powiedz mi, czy ty też drżałeś bardzo długo o to, czy wystąpisz, czy może już od tygodnia wiedziałeś, że to tylko formalność, kiedy ogłosisz swój start w tym meczu?
Nie, ten czas jakby spędziłem dość intensywnie, więc nie było czasu za bardzo nawet na myślenie jakiegoś specjalnego rodzaju, więc cały czas się przygotowywałem do tych zawodów i no i zależało mi bardzo na tym, żeby pojechać. Ale jaka jest twoja sytuacja zdrowotna? Bo wiemy o tym, że masz złamany mostek. Tak, minęło 2 tygodnie. Mostek jest w dużo lepszym stanie jak był, więc po prostu no, zdążyłem się podleczyć przez ten czas. No i co? I czuję się gotowy na te zawody. Ale można powiedzieć, że czytałem w internecie, że leczenie złamanego mostka to 10-12 tygodni, czyli ty dalej masz złamany mostek. Tak to wygląda u normalnych ludzi. Natomiast wiadomo, że żużlowcy, tam gdzie kończy się logika, to zaczyna się żużel i tutaj jest na pewno inaczej i tego chyba w Google nie znajdziemy. Ale powiedz mi, bo widzę ciebie uśmiechniętego, zadowolonego. To znaczy, że nie ma walki z bólem codziennej, już nie tylko na torze, ale i w życiu codziennym? Potrafię się jakby z tym bólem, jakby to powiedzieć, zaprzyjaźnić. I on nie jest na tyle, że tak powiem, trudny, zły czy coś w tym stylu, wręcz na odwrót. Czuję się naprawdę bardzo dobrze i nie wiem, nie mam jakichś większych problemów, także jakby jest wszystko w porządku. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, każdy oddech to sprawia ci ból, bo tak sobie wyobrażam tak poważną kontuzję. Można się nauczyć tak oddychać, że nie sprawia to większego bólu. A spanie, na przykład tak prozaiczna rzecz jak spanie, możesz spać, nie wiem, tylko na plecach w jednej pozycji, czy możesz normalnie, tak jak człowiek, się Na wyspać? początku może tak było, że można było i wyłącznie w jakichś tam pozycjach wybranych zasnąć. Później w jakiejś pozycji wstać, bo to też jest gdzieś tam kolejny etap i przejście. Natomiast teraz już po prostu jest zdecydowanie dużo lepiej i mogę spać tak, jak chcę. I wysypiać się Niesamowite. do treningów, do zawodów. Niesamowite. No to przejdźmy do samej jazdy. Wiemy o tym, że od poniedziałku trenujesz w Lesznie. No i jak wyglądało pierwsze twoje przejechane kółka po tej kontuzji? Widać po prostu duży rozbrat z torem i na początku muszę przyznać, że no nie było najłatwiej, bo jednak długo nie jeździłem. To jest tak, że nasze ciało potrafi się mega zaadoptować do danych tam możliwości, warunków i tak dalej. I rzeczywiście w poniedziałek dużo pracowałem właśnie nad nim i moje ciało jakby próbowało ogarnąć to, co się dzieje. Więc we poniedziałek jedne wnioski, we wtorek drugie wnioski, na środowym treningu kolejne wnioski i naprawdę teraz ogólnie z każdym treningiem czuję się dużo lepiej i jeździ się mi dużo fajniej. Musiałem też się odblokować i jeśli chodzi o psychikę i o samą jazdę, więc te treningi naprawdę dużo mi posłużyły. Ale nie do końca ci wierzę, że nie boli w czasie jazdy, bo przecież musisz opanować maszynę, musisz jechać naprawdę na maksimum swoich możliwości, nawet na treningach. To jest tak, że zaciśnięte zęby po prostu i cały czas walka przez tą minutę z bólem? Nie wiem, co powiedzieć, ale szklanka może być do połowy pełna i do połowy pusta. I teraz tak, w zależności na czym się skupimy. Naprawdę można wyłączyć ból ze swojej głowy. Wiadomo, jeśli będzie jakiś taki tragiczny, wielki, no to jest ciężkie, ale jakby potrafimy to zrobić. Wszystko jest do zrobienia i jakby wiadomo, no troszkę coś tam boli, no nie, no bo Jezu, no nie da się powiedzieć, że jest super, świetnie, jeszcze lepiej. Natomiast jest to ból, ale nie taki jakby ogromny. Po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. Czasami nas ząb boli, czy tam cokolwiek i musimy jakoś funkcjonować do pracy. I tutaj jest jakby podobnie. Czy ty właśnie porównałeś złamanie mostka do bólu zęba? To też ból. Niesamowite, ale bo też wszyscy się martwimy trochę o ciebie, bo wiadomo, że jesteś bardzo ważną postacią w Unii Leszno. Nie boisz się, że te treningi, ten mecz, kiedy adrenalina już opadnie, bo na razie na pewno na adrenalinie maksymalnej pracujesz i funkcjonujesz, że przypłacisz zdrowiem, że ten poniedziałek może być
czy właściwie sobota jeszcze gorsza po meczu? Wydaje mi się, że to jest raczej niemożliwe, bo jakby nawet trenowałem dzień po dniu i gdyby było źle, to bym jakby nie mógł wstać czy pójść na kolejny trening, a robiłem to bez większego problemu, więc wydaje mi się, że nie ma się o co bać naprawdę. Okay. Czyli teraz już te poranki wstawania, jak mówisz, to już nie jest tak, że musisz się zastanawiać, jak wstać z łóżka, tylko już w miarę płynnie to robisz, tak jak ludzie, którzy są zdrowi. Tak, dokładnie. Najlepiej w ogóle spać z łóżka i wtedy już nie ma wyjścia, trzeba wstać. Powiedz mi, bo Tomasz Dryła ujawnił w zeszłym tygodniu w Kolegium Żużlowym bardzo ciekawą rzecz, że w trakcie świąt nie przerwałeś rehabilitacji, że sam chodziłeś, otwierałeś po noc klinikę rehabilitacyjną i sam sobie aplikowałeś zajęcia rehabilitacyjne, czy właściwie jakieś zabiegi, to prawda? Tak, to prawda. Byłem no, konkretnie przeszkolony dokładnie, co mam robić, jak to ma wyglądać. W razie jakiejkolwiek porady, to tak samo rehabilitant mógł podjechać, czy byliśmy na telefonach, więc to naprawdę było robione wszystko z głową. A wiadomo, chodzi o też czas. Ja zazwyczaj te święta kojarzę z żużlem, że po prostu muszą być zawody, musi się coś dziać. Ja akurat nie wyobrażam sobie tego inaczej, że mogę inaczej spędzić te święta. Bardzo mi zależało właśnie na tej rehabilitacji, więc no, połowę świąt tam spędziłem, więc no fajnie, bo dzisiaj właśnie mogę być w tym miejscu, w którym jestem. Muszę jeszcze popytać, to jak wyglądały te dwa tygodnie? Ile godzin dziennie na właśnie zabiegi, rehabilitację? Jak wyglądał twój czas? Czy na początku tydzień to był zupełnie sobie odpuściłeś wszystko, a potem tydzień nadrabiałeś i właśnie chodziłeś codziennie na rehabilitację? I zdradź trochę więcej. Zaczęliśmy od następnego dnia, żeby dokładnie określić, czyli w środę był upadek, w czwartek już działaliśmy od samego rana i od tego momentu jakby życie strasznie mi szybko ucieka z tego względu, że dużo tego wszystkiego jest i mam i tak naprawdę wstaję rano i tyle tego wszystkiego się dzieje, tyle, no nie wiem, ciężko mi to opisać, że po prostu dzień mi po prostu tylko śmignie. Teraz w momencie, jak jeszcze doszły treningi, to już w ogóle, więc no naprawdę jest to bardzo intensywny czas, ale tak jak mówię, dzięki temu też mogę być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Życie się ogromnie zmienia, powiedzmy po takim upadku i albo podejmujesz walkę i rękawice, czy jak to inaczej powiedzieć, albo po prostu, nie wiem, no czekasz dłuższy czas, natomiast ja nie chciałem czekać, bo wszystkie mecze są bardzo ważne i zaczynamy od swojego domowego meczu, więc też bardzo chciałem w nim wystąpić. Jedna rzecz to jest dojście do jako takiego zdrowia, bo rozumiem, że to osiągnąłeś, to jest wielki twój sukces. Ale druga sprawa to jest dojście do poziomu pozwalającego na rywalizację jak równy z równym zawodnikami PGE Ekstraligi. Czy ty już to drugie też osiągnąłeś i podchodzisz do tego meczu tak, że jakby nic się nie stało i że jesteś gotowy na 100%? Głowa tak jest nastawiona, natomiast te dwa tygodnie braku jazdy i w tym momencie wszyscy się rozjeżdżali, a ja nie mogłem tego robić, więc czuję tego trochę skutki. Natomiast te trzy dni pod rząd też dużo mi dały, więc jest tylko jeden dzień przerwy do meczu, więc wydaje mi się, że małe braki mogę mieć, ale będę starał się to jakoś nadrabiać. No właśnie. Ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu mówiłeś, że z wiekiem potrzebujesz coraz więcej treningów, tak coraz jest. Więcej czasu na to, żeby dojść do tej najwyższej formy. Czyli rozumiem, że odpuścisz sobie, nie będziesz się winił bardzo, jeśli nie wiem, nie zdobędziesz dwucyfrówki w piątek. No trochę sobie nie wyobrażam, żeby tak mogło być, ale bardzo mi zależy na dobrym wyniku, a przede wszystkim na dobrym wyniku naszej drużyny. Natomiast co wyjdzie, to wyjdzie. Teraz nie chcę myśleć jakby, z czego będę zadowolony, z czego nie. Wiem, jakie jakby mam co do siebie oczekiwania i robię to naprawdę bardzo dla siebie też, bo ja to czuję. Czuję, że tak jest, czuję, że tego chcę bardzo, więc
jak mam jechać byle jak, to po co jechać, więc no, zależy mi bardzo na dobrym wyniku. Zdążyłeś w ogóle przetestować nowe silniki? Czy wszystko na starych silnikach, już stwierdziłeś, że zero kombinacji, po prostu jedziesz na tym, co w zeszłym roku działało? Tak, testowaliśmy wiele sprzętu i jest wybrany jakby taki opcjonalny, dobry sprzęt z tamtego roku, który zdawał egzamin. No, no właściwie też jeszcze jest czas, bo jest sezon bardzo długi. Jeśli nie jesteś czegoś pewny, no to lepiej rzeczywiście przejechać się na tym, co jest jakby bardziej sprawdzone, wszystko dobrze funkcjonuje. I tak podejrzewam, że pojadę. Aha, rozumiem, czyli mniej testów. W sumie to jest zrozumiałe, bo tak jak mówisz, przed sparingiem z Gorzowem też nie było zbyt wiele okazji na testy. No dokładnie tak, bo przez tydzień nie mieliśmy w ogóle tej jazdy, bo cały czas mieliśmy odwoływane zawody i sparingi, treningi też. No i taki przestój. I rzeczywiście nie było wiele okazji, ale tak jak mówię, jest na szczęście dużo fajnego sprzętu, jest dużo też zapisek po prostu, które jakby mówią, co, gdzie, jak wygląda. Te silniki za bardzo nie były serwisowane nawet na zimę, więc bardzo podobnie wszystko pracuje. Jestem strasznie ciekawy, bo przecież mówiliśmy o tym, trzy treningi z rzędu, ale czy ty w ogóle stawałeś pod taśmę na tych treningach, czy tylko i wyłącznie jeździłeś na razie sam, żeby zyskać pewność siebie? Tak, udało mi się stanąć spod taśmy, natomiast bardziej potrzebowałem czasu, żeby się rozjeździć. Na szczęście jakieś tam sparingi też mieliśmy, kilka razy w ogóle mogłem się ścigać, więc tutaj nie widzę w ogóle żadnego jakiegoś tam problemu czy czegoś, żeby mi brakowało. A powiedzmy, tak doświadczony zawodnik, jak ty, wraca do tej chwili upadku z Gorzowa, bo ja rozmawiałem chociażby ze Stanisławem Chomskim, on uważa, że to był twój błąd, że ty nie powinieneś wyjeżdżać tak szeroko w tamtym momencie zawodów i w takim momencie sezonu, że to ryzyko, które podjąłeś, było niepotrzebne. Masz do siebie żal o to? Punkt widzenia z punktu siedzenia, jakby ja mam takie podejście. Tak, rzeczywiście to był mój błąd, ale nie nawet samej też jazdy, ale też źle zupełnie po prostu powiedziałem, żeby ustawić mój motocykl i jakby to było trochę pewne, że może się stać coś takiego, jak się stało, natomiast nie wierzyłem w to do końca i się wydarzyło. Teraz pewnie podjąłbym inną decyzję, natomiast ja podchodzę do tego tak, że coś się dzieje po coś i to się miało wydarzyć, żeby mi coś, nie wiem, pokazało, nie wiem, pewnie na innych rzeczach mam się teraz skupiać i nie wiem, coś mi może miało ominąć, czy coś miało mnie czekać, więc jakby, no, wiem o tym, że nie powinno się to wydarzyć, natomiast wydarzyło się i jakby nie przeżywam tego, tylko po prostu idę z nurtem i staram się z tego wyciągać ile mogę i mam oczy otwarte. Dlaczego to był znak? Ostatnio w magazynie rozmawialiśmy z twoim nowym trenerem, Rafałem Okoniewskim, i Jarosław Galewski spytał go o przygotowanie toru i o to, czy w tym roku też będziesz miał na to wpływ. Rafał Okoniewski stanowczo zadeklarował, że przygotowanie toru to jest jego domena i on będzie decydował o tym, jak jest robiony tor. No więc jak jest robiony ten tor? Czy on jest robiony tak, jakbyś chciał, tak jakby chcieli zawodnicy, czy też negocjujecie jeszcze z trenerem? Wiadomo, jesteśmy drużyną, bardzo nam zależy na tym, żeby domowy tor mieć jak najlepszy, bo to się dużo lepiej trenuje, dużo lepiej jeździ w zawodach i rzeczywiście Rafał dość mocno pilnuje nam tego toru. Jest początek sezonu, więc podejrzewam, że jeszcze dużo przed nami, że będziemy różnego rodzaju przygotowania toru też testować. Natomiast na ten mecz czujemy się dobrze przygotowani. Pod względem toru mamy wszystko dogadane, więc no fajnie też, że Rafał po prostu będzie tego toru pilnował i tak naprawdę będziemy mogli tylko przekazywać informacje, jak byśmy chcieli, żeby ten tor wyglądał. Będziemy to wszystko wnioskować i dyskutować i robić pewnie też czasem jakieś zmiany, jeśli coś by było nie tak, czy chciałby się inaczej, więc no świetna sprawa. Rozumiem. Ja pamiętam tą dyskusję trochę w zeszłym roku i miałem takie wrażenie, że tobie nie do końca odpowiada już taka rola
lidera absolutnego drużyny, że tylko na tobie jest to wszystko skupione. A niestety w tym roku w Unii Leszno, jeżeli analizujemy składy wszystkich drużyn PGE Ekstraligi, to widzimy, że Leszno prezentuje się nieźle, ale jeżeli ciebie by zabrakło w składzie na jakiś mecz, to ta drużyna jest już no, bardzo słaba, dużo słabsza. Nie denerwuje cię to, że nie ma drugiego takiego mocnego lidera, żebyś właśnie ty miał takie poczucie, że nawet jeśli będziesz potrzebował mieć właśnie tydzień przerwy na leczenie kontuzji, to możesz sobie na to pozwolić, a drużyna wciąż będzie walczyła o zwycięstwo? To jest sport i tutaj nie możemy jakby zbyt komfortowo do tego wszystkiego podchodzić. Wiadomo, że każdemu się marzy, żeby jeździć w takiej drużynie, że są sami liderzy i żebyś ty po prostu tylko był pewniakiem, że możesz jechać w tym składzie. Natomiast mi się wydaje, że ten nasz skład jest ekstra, że jest bardzo fajny. Mam fajnych kolegów w drużynie. Wszyscy się mega uzupełniamy. Mamy mega fajny kontakt i nie wiem, niczego, broń Boże, nie żałuję, czy mam jakieś pretensje, czy nie wiem, czy cokolwiek jest nie tak. Naprawdę jest świetnie i czuję się, że cieszę się, że jestem w takim miejscu, w takiej drużynie, że tak to wygląda. Każdy z nas jest walczakiem, chce jak najlepiej i naprawdę tak jak mówię, jesteśmy zgraną ekipą i to jest takie też ekstra. Więc nie boisz się tej walki o utrzymanie, bo ta walka o utrzymanie nigdy nie jest ekstra. Tam jest zawsze mega presja, nawet większa niż jak się walczy o Mistrzostwo Polski. Ja mam w głowie w ogóle inną walkę, więc w ogóle jakby nie skupiam się na tym, że na tym, co powiedziałeś, bo nie dopuszczam tego do głowy. A jaką walkę masz ty w głowie? O pierwsze miejsce. Wiadomo, że ludzie oglądający są realistami, ludzie jeżdżący są bardziej wariatami. Nie wiem, jak to jeszcze ująć. I generalnie chodzi o to, że jeśli będziemy się ograniczać w swoich pomysłach i myślach zbyt nisko, to za daleko nie dojdziemy. Jeśli będziemy patrzeć wysoko, to nawet spotkajmy się w połowie i będzie świetnie. Natomiast mam nadzieję, że szybko się nie poddamy i nie wiem, nie będziemy jakby czymś rozczarowani, zdołowani, tylko po prostu cały czas ta praca i patrzenie do przodu i naprawdę tym możemy uzyskać wiele. Spytam się jeszcze o dwóch kolegów twoich z drużyny. Wielu ekspertów mówi, że to będzie sezon Damiana Ratajczaka. Czy ty faktycznie widzisz, że w tym zawodniku zaszła jakaś przemiana, że on już jest gotowy na to, żeby regularnie zdobywać bardzo ważne punkty dla Fogu Unii Leszno? Damian na pewno dużo, widać ogromne zmiany u niego przez ten okres zimowy, bo widać naprawdę, że jest na mega bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, że tutaj jeśli chodzi o tor, to wszystko musi też być zgrane, czyli sprzęt, no wszystko po prostu, każdy gdzieś tam element musi naprawdę współgrać. I tutaj życzę Damianowi po prostu jak najlepiej, natomiast wiem, że jest w mega formie, bardzo dobrej, bo to jak się w tym roku przygotował, to jest Mistrzostwo Świata chciałbym być w takim, na takim poziomie i formie jak on jest, natomiast wydaje mi się, że nie możemy na niego gdzieś tam rzucać zbyt dużo odpowiedzialności, bo niech ten chłopak się cieszy jazdą i będzie radował się, nie wiem, tym wszystkim i wiem, że będzie dobrze, jesteśmy fajnie zgraną drużyną, jakby był jakikolwiek problem, to na pewno będziemy sobie wszyscy pomagać, a tak naprawdę bardzo wierzę i w Damiana i w całą swoją ekipę, więc nawet jak ktoś z nas, nie wiem, zrobi powiedzmy ten komplet czy koło kompletu, a reszta nie pojedzie, to nic z tego nie będzie, wszyscy jesteśmy dookoła bardzo tutaj ważni. I tak jak gadamy, cieszę się z formy mega Damiana, natomiast mam nadzieję, że wie o tym, że jedziemy drużynowo i wszyscy musimy dobrze jechać i punktować i wtedy on tym bardziej będzie się tym jarał. Dosłownie ostatnie pytanie. Andrzej Lebiedew dołączył do drużyny i wielu ekspertów środowisko typuje, że będzie jednym z liderów Unii Leszno. Powiedziałeś, że od Damiana Ratajczaka nie można wymagać zbyt wiele, niech on się cieszy jazdą, no to chyba od Andrzeja Lebiediewa trzeba wymagać już bardzo dużo i tego, żeby on regularnie zdobywał dwucyfrówki. Cały czas gadamy o punktach. Ja jakby mam trochę inne patrzenie na to wszystko.
bo wszystko jest ważne, tak zgrana ekipa, to jak ktoś jeździ w ogóle, no i Andrzej chyba widać, że pasuje mega do naszej drużyny i mega się wkomponował, było to już widać od samego początku na obozach, na treningach, że mamy mega fajny kontakt, nie tylko sami my, tylko po prostu całą drużyną. Potrafimy godzinami też gadać, rozmawiać o różnego rodzaju sytuacjach, o przygotowaniach, o sezonie i w ogóle, więc świetna sprawa. Andrzej udowadniał już nieraz, jakim jest świetnym zawodnikiem, jak dobrze jeździ. Też pokazał to no nieraz już w tym sezonie, nawet na parach, więc no jest mega walczakiem. Cieszę się, że z kimś takim mogę jeździć w drużynie i mam nadzieję, że będziemy mieć mega dużą pociechę z niego, a póki co jest naprawdę fajna, super atmosfera i widać, że jest mega z nami i no wkomponował się po prostu, jakby był dosłownie już tutaj kilka lat z nami jeździł. Zdradź jeszcze jedną rzecz, czy to prawda, że takie silniki, jak przygotowuje ci Ashley Holloway, to takich silników nie ma nigdzie indziej na świecie, żaden inny zawodnik, że ty zupełnie i na inne masz preferencje niż większość zawodników. To są te specjalne silniki, które Ashley Holloway z myślą o tobie szykuje? Tego nie wiem, bo nie siedzę jakby w środowisku tak mocno, żeby się tego nawet dowiedzieć. Skupiam się bardziej na sobie. Natomiast Ashley kilka razy powiedział, że no rzeczywiście że to, co mi pasuje, innym nie pasuje. O. Więc chyba pod tym względem mogłoby się zgadzać to, co powiedziałeś. Dlaczego tak jest? A tego nie wiem. Każdy jest inny, ma inny styl jazdy. Sam się zastanawiam, no ale z drugiej strony to jest właśnie ciekawe w tym sporcie, że nie ma jakby wzoru takiego, którego można naśladować i powielać, tylko po prostu każdy jest sobą i jakby musi dojść do swojej drogi, która tak naprawdę, o, mówi się, że nieważne jak, ważne, żeby działało, czy po prostu, żeby to zdało egzamin. I ten sposób dojścia do tego nie jest jakby taki do końca oczywisty. I wydaje mi się, że to jest fajnie, bo jedna osoba zrobi to w ten sposób, druga w ten sposób, czy tam zawodnik, natomiast będzie starał się właśnie dojść do tego jak najlepszego, nie wiem, wyniku, pułapu. I moja droga jest akurat taka, a każdego zawodnika pewnie jest taka po swojemu. I to jest fajnie, bo taką człowiek czuje wolność i wyboru, myśli, wszystkiego dookoła, no bo sami wiemy, no tak naprawdę każdy z nas jest inny i coś widzi w jakiś sposób inaczej, tak czy siak, więc no tutaj przy tym żużlu można to jakby wykonywać, starać się robić i albo to działa, albo nie. Janusz Kołodziej mówi o wyłączaniu bólu. No sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w praktyce. My wracamy do naszej dyskusji. Marcin, ty zrobiłeś w trakcie przerwy zimowej odcinek, serial, można powiedzieć, z odcinkami Gabinet Prezesa. Powiedz mi, który w takim razie prezes zrobił na tobie największe wrażenie? Który klub ma wprost najlepszego prezesa w PGE Ekstralidze? No ale to wiele czynników, żeby decydować o najlepszym. No dlatego liczę, że zbadasz to dokładnie. Ja myślę, że nie wypada mi mówić, kto jest najlepszym prezesem jako sternikiem, zarządcą klubu, bo wiele rzeczy mimo wszystko dzieje się tak bardzo za kulisami, że nie mnie oceniać, bo komuś łatwiej pozyskać sponsora, komuś trudniej, komuś łatwiej się rozmawiać z zawodnikami. Ktoś ma, nie wiem, trudniejsze charaktery, na przykład jakiegoś, nie wiem, może Jasona Doyle'a do okiełznania w swojej drużynie. Natomiast jeżeli chodzi o rozmówców, to na plus Andrzej Rusko, który, no jeszcze jedna rozmowa z Piotrem Rusieckim przede mną, ale prezes Betard Sparty Wrocław wypowiadał się przez 2 godziny, więc tam naprawdę nie zabrakło żadnych tematów. I na plus także Marcin Murawski z GKM-u Grudziądz. Głównie za konkrety, to znaczy chyba mój generalny wniosek z gabinetu prezesa, czyli już z 7 opublikowanych rozmów z działaczami klubowymi, jest taki, że to jest jedna wielka polityka. To znaczy to jest zastanawianie się, co mogę powiedzieć, żeby komuś przywalić, co muszę zatrzymać dla siebie, kiedy się ugryźć w język. Do tego polityka w wymiarze negocjacji, czyli ze sponsorem, z miastem, z zawodnikiem. Powiedziałem to już ostatnio, powtórzę to także, że paradoksalnie na przykład dla prezesa klubu zysk jest największym problemem,
większym niż strata w kontekście chociażby rozmów ze sponsorami, no bo jak ma 3 miliony odłożone, to potem prezydent miasta mówi, a po co ci 3 miliony od miasta, już masz 3 miliony z zeszłego sezonu. Natomiast sam gabinet miał trochę pokazać kulisy tego, że jak my sobie siadamy w takim studiu jak to i rozmawiamy, a czy Janusz Kołodziej będzie w formie, czy Grzegorz Zęgota zrobi średnią 2-0, kto liderem Unii, no to ktoś tych zawodników zatrudnił, żeby ich zatrudnić musiał porozmawiać z miastem, z województwem, ze sponsorami. I myślę, że prezes ma taki sam wpływ koniec końców na wynik jak zawodnik. Oczywiście nie wsiada na motocykl, ale warto było tych ludzi nie w ogniu pytań w sezonie o konkretne sytuacje, wyniki, ale w ogniu pytań o konkretne strategie sponsorów, budżet zapytać. I no myślę, że wielu jest widzów także tego magazynu, którzy w przeciwieństwie do takiego kibica kanapowego nie tylko włączają dla wyniku, dla ścigania, ale interesują się, dla mnie na przykład wczoraj, w tym wczorajszym odcinku tak na świeżo padł tekst Przemysława Termińskiego, czyli nie prezesa, a właściciela Apatora Toruń, że no, ponad 10% budżetu w Toruniu stanowi zysk z Grand Prix. Jednocześnie w tym samym wywiadzie prezes Termiński, przepraszam, senator Termiński powiedział, że ich budżet to ponad 22 miliony. Dokładnie. To się zgadza, bo ty zresztą też to potwierdzałeś. No to 10% z 22 milionów. Prawie 3 miliony, to jest też efekt dogadania się z prezydentem Zalewskim. Tak, ale to zobacz, ktoś narzeka, że nie ma spółek Skarbu Państwa. Ja wiem, że to jest w przypadku innych klubów duży zysk, ale to znaczy, że z miasta, które do tej pory w turnieju opłacało to Grand Prix, de facto płynęły kolejne ponad 2 miliony dla klubu. Więc to zarządzanie, te finanse, te decyzje właśnie także zimą, które zapadają, a mają ogromny wpływ na to, co my oglądamy od kwietnia do września, myślę, że były warte poznania i tak jak mówię, no większość prezesów myślę, że odpowiadała konkretnie, szczerze, no i to myślę sukces tego programu. Ostatnio, tak mam wrażenie, w ostatnich latach jako najlepszy prezes jawił się Jakub Kępa. Mam wrażenie, że on stracił trochę przez tą całą sytuację ze spółkami Skarbu Państwa, gdy był zupełnie bezradny. Nie wychodził z inicjatywą, tak naprawdę dał się obijać innym prezesom, środowisku. Nie uważasz, że bardzo dużo stracił i on jako prezes i Motor Lublin na tym, że właśnie nie był aktywny, nie wyszedł z jakąś inicjatywą, widząc tą no, nagonkę, można powiedzieć. Dosłownie nie stracił, bo bardzo dużo zyskał, jeżeli chodzi o finanse z tych spółek Skarbu Państwa, przy czym to się sprowadza do osobowości Jakuba Kępy, który jest przede wszystkim bardzo dobrym biznesmenem i też wyznaje zasadę, że pieniądz lubi ciszę, że o pieniądzach się nie rozmawia. Tutaj w tym studiu także prezes PGE Ekstraligi mówił, że no szkoda, że w Motorze nie ma marketingowca, który by się chwalił, jak dobrze to jest zorganizowany klub. Motor jest dobrze zorganizowany. Jeżeli pytasz mnie, gdybym miał na przykład PR-owcem prezesa czy klubu z Lublina, to bym powiedział, żeby trochę podostrzyć. Nie jednym oświadczeniem, które wyszło nagle miesiąc temu, tylko bronił się, bo... Zobacz jak Adrian Skubis we Wrocławiu, tam jest cały czas ofensywnie, tu nie ma odpuszczania. Każdy news musi być odpowiedź, ząb za ząb. Adrian Skubis, rzecznik Sparty Wrocław, to najbardziej ofensywnie usposobiony zawodnik tego zespołu, bez dwóch zdań, ale bardziej niż Artion Łaguta, który przegrywa na starcie, to zdarza się rzadko. Więc ja myślę, że Jakub Kępa nie tyle padł ofiarą, co po prostu to wynika z jego osobowości. Mógłby, powinien bardziej interweniować. Też jeżeli pytasz o gabinet prezesa i tą rozmowę, to moim zdaniem nie wykorzystał szansy. 10 minut pytań o same spółki Skarbu Państwa. Nie pytań takich, jakich Kuba Kępa nie lubi i też nie wypadałoby mu zadawać albo PiS, albo władza, tylko kto przyszedł do kogo. Motor do spółek Skarbu Państwa, czy spółki Skarbu Państwa wtedy zarządów PiS do Motoru. I tej odpowiedzi nie było. Trochę niewykorzystana okazja, żeby też trochę to oczyścić, bo ja na przykład jestem zdania, że nie ma nic złego, i to akurat mądrze powiedział prezes Jakub Kępa, nie ma wstydu w tym, że dostaję pieniądze od sponsora. Każdy prezes na moim miejscu takie pieniądze by przyjął. Jeżeli mówi inaczej, to jest hipokrytą. Tak się złożyło, że w Lublinie było ich więcej. O powodach, dlaczego prezes Kępa nie chciał więcej powiedzieć, nie wykorzystał szansy, natomiast ja się zgadzam, że pieniądze ze spółek Skarbu Państwa będą w żużlu, są praktycznie w każdym klubie. Gdyby mogło być więcej, to każdy prezes przytuliłby je bardziej. No. Kończąc, trochę Jakub Kępa mógł odpowiadać moim zdaniem konkretnie, ale też dał się poznać, myślę, że jako sympatyczny człowiek, poza tematami finansowymi. Przejdźmy do falu bazu, bo sam mówiłeś o tym, że jest wciąż aura bardzo pozytywna wokół tego klubu. Ja się zastanawiam, trochę spytam cię na koniec.
kończę. Nie uważasz jednak, że mimo wszystko, my bardzo chwalimy Piotra Protasiewicza, dyrektora sportowego, ale nie uważasz, że on jednak trochę boi się wziąć odpowiedzialność na swoje barki? Prezydent miasta ujawnił, Janusz Kubicki, że proponował mu, by zostanie prezesem. Piotr Protasiewicz jakby odmówił. Nie jest też trenerem, więc nie wiadomo, czy to on będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne błędy taktyczne w czasie meczów. Najprawdopodobniej raczej ta odpowiedzialność spadnie na menadżerów zespołu. Nie uważasz, że to trochę jednak za mało odpowiedzialności jak na taką legendę, która powinna chyba więcej brać na siebie? Wiesz co, znaczy od ciebie dowiaduję się, że miał ofertę bycia prezesem. No nie jest tajemnicą, że dobry klub potrzebuje dobrego sternika. To nie zawsze musi być prezes, to może być osoba z rady nadzorczej, ale ktoś, kto, nie wiem, bierze odpowiedzialność, podejmuje decyzje. Może to być właściciel także. Piotr Protasiewicz, myślę, że uczy się nowej roli. Myślę, że bierze odpowiedzialność także w wywiadach za tor, więc z tego można go rozliczać. Mówi, że skład to była wspólna wizja zarządu, jego trenera. Nie oczekiwałbym więcej od Piotra Protasiewicza na razie, bo to jest już stresujące, że po karierze zawodniczej od razu wziął odpowiedzialność za drużynę w jakimś stopniu, bo teraz już mają awans do PG Ekstraligi, a to wymogi na pewno trochę bardziej posiwiał, nie wypominając zimą przez ten park maszyn, czy zdążą, czy nie zdążą, ingerencja w tor, jak to się skończy. Myślę, że Piotr Protasiewicz prędzej czy później powinien objąć faktycznie bardziej na świeczniku pozycję. Czyli prezesa, widzisz go jako prezesa. Albo trenera, bo ja jadę na piątkowy mecz i kto mi powie, jaka jest funkcja Piotra Protasiewicza. No, dyrektor sportowy chyba oficjalnie tak to się nazywa, natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby to Piotr Protasiewicz nie podpowiadał zawodnikom co, jak, jakie ustawienia, żeby to charakterologicznie... Ktoś musi właśnie brać odpowiedzialność za to wszystko. Charakterologicznie. Natomiast jeżeli to jest jakaś, no nie wiem, hybryda tego, że jest gdzieś między trenerem a prezesem, no i to się nazywa dyrektor sportowy, no tak to sobie nazwali. Tak długo jak w każdym klubie, także w Falubazie, zakres obowiązków jest jasny, ludzie sobie nie wchodzą w drogę. Jest to, myślę, dobrze prowadzony klub, o ile to jest właściwa osoba. Czy Piotr Protasiewicz jest właściwą osobą w Zielonej Górze do zarządzania? Tak. Czy ma właściwy zakres obowiązków i tytuł na wizytówce? Nie wiem, przekonamy się. Hitem pierwszej kolejki PG Ekstraligi jest mecz w Gorzowie. Dwie drużyny, które mają ambicje o to, by walczyć o medale, nawet te złote. Ebud.pl, Stal Gorzów kontra KS Apator Toruń. To będzie nas rozgrzewało. Myślę, że ważna będzie postawa chociażby nowego nabytku gorzowian Jakuba Miśkowiaka. Posłuchajmy, co na ten temat i wiele innych sądzi prezes klubu Waldemar Sadowski. Panie prezesie, zaczynamy. W końcu startuje żużlowa PG Ekstraliga. Za nami okres przygotowawczy, okres intensywnych jazd zawodników wszystkich klubów w sparingach. Jak pan go ocenia w wykonaniu Stali Gorzów? Czy jest pan przed inauguracją ligi spokojny o formę swoich zawodników? Obserwowałem wszystkie te zmagania zawodników na naszym torze, treningowe, jak i sparingowe. No, jak sam trener powiedział w ostatnich wypowiedziach, że jeszcze co niektórzy troszkę błądzą, ale to są błądzą w dobrym kierunku, bo na ostatnim sparingu już widzieliśmy tego efekty i tutaj tak naprawdę sama punktacja z tych różnych spotkań już punktowanych niewiele nam jeszcze może powiedzieć, bo naprawdę to są testy, to są próby, to są zmiany motocykli, to są zmiany ustawień, cały czas poszukiwania, ale widać, że już znajdują odpowiednią drogę i na ligę będziemy przygotowani. Jestem spokojny o ich dyspozycję. Cieszy również ta nasza druga linia, która w ostatnim sparingu ze Spartą w Wrocław, mam tu na myśli i Kubę Miśkowiaka na pozycji U24, i naszych juniorów, którzy zapunktowali łącznie juniorzy 14 punktów, 7 plus 7, 7 Oskar Paluch i 7 Jakub Stojanowski. I w zasadzie drużyna Sparty przyjechała bez Biuleja, a tak to była w optymalnym składzie. Także ten postęp ich poszukiwań cieszy. I tutaj czekamy już też wszyscy, jak to będzie w takim prawdziwym ściganiu w pierwszym meczu ligowym już w najbliższą niedzielę. O tym, kto błądził, jeszcze porozmawiamy, ale chciałem zapytać o kwestie zdrowotne. Wiadomo, że podczas mistrzostw Ekstraligi w Łodzi dość groźny upadek Szymona Woźniaka. Jak to dzisiaj wygląda na dziś zdrowotnie z Szymonem Woźniakiem? No Szymon, tak się wydarzyło, jak się wydarzyło w tej Łodzi, natomiast cieszy fakt, że nie doznał żadnych poważnych obrażeń, żadnych złamań.
był mocno poobijany, tam był lekko uszkodzony kciuk, bardzo mocno spuchnięty. Przechodzi tą rehabilitację, nie ściągaliśmy go na te treningowe sparingi, żeby odpoczywał. Odpoczywa w domu, rehabilituje się, ale już powinien od czwartku pojawić się na naszym torze, na treningu. Także tutaj nic się nie wydarzyło i będzie brał udział w tym spotkaniu. Mówił Pan o tym ostatnim pozytywnym występie Jakuba Miśkowiaka jako tym zawodniku z drugiej linii. Wcześniej jednak tak kolorowo w przypadku Jakuba Miśkowiaka w tych sparingach nie było i kibice mieli sporo obaw. Czy Pan też te obawy ma i z czego wcześniej wynikała ta gorsza jazda Kuby? No Kuba, kolokwialnie mówiąc, musi połapać na naszym torze kąty, zna świadomość swojej pozycji, pozycji U24, bardzo istotnej pozycji w całej drużynie, więc tutaj pewna presja zaprezentowania się przed nową publicznością na pewno na nim spoczywa, stąd może jeszcze nie do końca następuje taki efekt swobodnej jazdy, ale to jest kwestia czasu i to już było widać na ostatnim sparingu, że to jest dobrze obrany kierunek i tutaj o niego razem z trenerem jesteśmy spokojni. Dołączył niedawno do Was Greg Hancock. Informacja wzbudziła sporo emocji. Mam wrażenie, że też podzieliła gorzowskich kibiców, czytając komentarze na Waszym fanpage'u. Byli i zwolennicy tej decyzji, ale też tacy, którzy pisali, że szkoda pieniędzy na Grega Hancocka, bo był we Wrocławiu i nic wielkiego nie wskurał, że lepiej było te środki przeznaczyć choćby na młodych zawodników. Jak Pan odpowie na te komentarze? Na temat pieniędzy się nie będę wypowiadał, bo tak naprawdę nikt nie wie, na jakich warunkach Greg Hancock u nas jest, więc zostawmy to może. Natomiast jeśli zawsze może Pan powiedzieć. Rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o samego Grega Hancocka, priorytetem dla Grega jest Szymon Woźniak i to nie jest tajemnicą, że Greg pojawił się w teamie Szymona Woźniaka. Natomiast jest sytuacja taka, że skoro Mistrz Świata, wielokrotny Mistrz Świata jest w naszym parkingu, to również służy radą naszym młodszym zawodnikom. Ma też taki charakter, że nikomu nie odmawia, więc warto było tą kwestię uporządkować, warto było to zakomunikować całej drużynie jasno i wyraźnie, że jeśli masz pytanie, zawsze możesz podejść, zapytać i mistrz może ci coś podpowiedzieć sensownego, rozsądnego i te doświadczenie może procentować, bo wiadomo, że szkolenie jest u nas bardzo mocne, jest bardzo dużo tych zawodników, więc taki autorytet, który stanie obok takiego juniora i pewnych wskazówek udzieli, to naprawdę to są bardzo znaczące słowa dla takiego juniora i on wie, że te słowa mogą mieć rację bytu, bo to trzeba oczywiście spróbować. I to uporządkowaliśmy pewne kwestie, bo każdy tak, skoro Greg był w parkingu, każdy nie do końca wiedział, czy może podejść się zapytać. Greg sam czasami podchodził i tłumaczył, cel był jeden i jest z nami, jest Szymonem przede wszystkim, to jest priorytet, ale chcieliśmy to uporządkować, że od tej chwili wszyscy z czystym sumieniem mogą również Grega Hancocka zapytać o jakieś kwestie techniczne, torowe, sprzętowe, pozycji na motocyklu i on tej ich odpowiedzi udzieli. Jeśli dobrze rozumiem Pana wypowiedź, to najczęściej Grega Hancocka możemy spodziewać się doradzającego Szymonowi Woźniakowi i gorzowskim młodzieżowcom, że to są zawodnicy, którzy mają najwięcej na tym skorzystać. To jest priorytet, ale tam naprawdę jak już jest w parkingu, to są i zawodnicy z pierwszego składu seniorzy, którzy wymieniają się z Gregiem opiniami. Panie prezesie, w waszej kadrze przed tym sezonem nie doszło do wielkich zmian. Ta drużyna ma być bardziej kompletna za sprawą transferu Jakuba Miśkowiaka, zawodnik U24, jeden z bardziej chyba rozchwytywanych na rynku. Jak bardzo musiał się zmienić wasz budżet na ten sezon? Ile więcej Stal Gorzów musi wydać w tym roku, żeby mieć bardziej kompletny skład? Wbrew pozorom budżet jest na takim samym poziomie. Niewielki to miało wpływ, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w odpowiednim momencie dokonywaliśmy też pewnych roszad, pewnych wypożyczeń zawodników i per saldo na budżet klubu składają się kwoty za tak zwany podpis i również kwoty za punkt. Wiadomo, że w meczach ligowych tych punktów nie można zdobywać w nieskończoność. Przyjmuje się pewne założenia do budżetu. Nie miało to
wielkiego wpływu na budżet, jeśli chodzi o pozycję budżetową zawodnicy. Mhm. Ale jak to możliwe? No, zastępujecie Wiktora Jacińskiego Jakubem Miśkowiakiem. No, wydaje mi się jednak, że wynagrodzenie Jakuba Miśkowiaka jest znacznie większe niż Wiktora Jacińskiego. To możliwe, ale tak naprawdę proszę mi wierzyć, że jeśli byśmy dokonywali pewnych rzeczy, wypożyczeń później, kiedy już mamy zawarte umowy czy porozumienia z zawodnikami, o których Pan wspomniał, to kwestia wypożyczenia niewiele by wpływała na budżet, bo z jednej strony chyba, żebyśmy osiągali kwotę przewyższającą to, co z zawodnikiem uzgodnimy. Natomiast w momencie, kiedy to się robi przed okienkiem, przed jak gdyby zgłoszeniem składu, przed tym okienkiem transferowym właściwym, to działa to na plus i to wykorzystaliśmy ten moment i per saldo tam jeszcze mieliśmy jednego zawodnika na kontrakcie, to był Timi Salonen również, więc te drobiazgi, można powiedzieć, bo pewnie o tym pan myśli, złożyły się na to, że per saldo, proszę mi wierzyć, budżet w pozycji zawodnicy jest bez zmian. Okej, okay. Chciałem też zapytać, jaki macie pomysł na Matiasa Polesztada, na tego zawodnika. Wiadomo, że jest to zawodnik zdolny, ciekawy, ale no, na dzień dzisiejszy nie jest przewidziany do jazdy w pierwszym zespole. Pozostanie w Gorzowie, czy powoli szukacie mu miejsca, gdzie będzie mógł jeździć i się rozwijać? Bardzo nam zależy, żeby zawodnicy, na których stawiamy, a takich zawodników poza Polesztadem, to w formacji U24 jest więcej, bo tam jest i obiecujący Nagel, i Adam Bednar z Czech. Więc jeśli ci zawodnicy nie będą mieli odpowiedniej ilości startów, to oczywiście nie będziemy utrudniać, a wręcz będziemy pomagać. Jeśli będzie ku temu okazja, żeby znaleźli więcej możliwości jazdy w niższych ligach, to na takie decyzje będziemy skłonni, podejmować i wypożyczać tych zawodników. Ale takie rozmowy już się toczą, zgłaszają się po nich zainteresowane kluby i czy ktoś zaraz może opuścić Stal Gorzów, czy to jest temat przyszłości? Nie, no historycznie i statystycznie, patrząc na w ogóle ruchy transferowe, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to, co się dzieje jesienią, to jest taki duży pik tych różnych ruchów, zmian transferowych. Później jest duży spokój i teraz tak naprawdę ta liga musi wystartować. I po tych pierwszej kolejce, po drugiej kolejce, wtedy pojawiają się pewne propozycje z innych drużyn, wzmocnienia tamtych drużyn, wypożyczenia, to dopiero ta fala jest przed nami i my w tej chwili jesteśmy, każda drużyna jest w fazie przygotowania się do pierwszego już ligowego występu i nie ma na razie żadnych tematów. Myślę, że to jest kwestia 3-4 tygodni i takie tematy ruchów kadrowych między klubami się pojawią, co pan będzie też w mediach widział. Panie prezesie, powiedzieliśmy trochę o budżecie Gorzowskiej Stali, a niedawno w mediach były publikowane też dane finansowe poszczególnych klubów, z których mogliśmy się dowiedzieć o stratach, na przykład Zależ GKM-u Grudziądz, Tauron Włókniarza Częstochowa. Jak pod tym względem wypadła Stal Gorzów? No Stal Gorzów, bo jeszcze nie jest sprawozdanie opublikowane, Stal Gorzów osiągnęła 80 kilka tysięcy zysku netto, jednak audytorzy zwrócili uwagę na to, że kara do PZMOT-u, czy opłata szkoleniowa, może kara to, no ale faktycznie to jest kara, opłata szkoleniowa, która została na nas nałożona, powinna być jednak, na nią powinny być zrobione swego rodzaju odpisy. No nie chcę się zagłębiać, bo nie wszyscy te rzeczy rozumieją i to musiało być odjęte, więc będziemy w okolicach 300 tysięcy na minusie. Rozumiem, czyli gdyby nie te kwestie szkoleniowe, byłby plus. Byłby mały plus, tak. Panie prezesie, na koniec jeszcze jedno pytanie o Markusa Birkemoze. Wiemy, że to jest zawodnik, którego zawieszenie powoli dobiega końca. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie wróci na tor, bo jeszcze jest to kwestia dyskusji, analizy przepisów. Czy jak wróci, to będzie jeździł w Stali Gorzów? Czy wy wiążecie z nim jakoś przyszłość, czy już się sparzyliście na Markusie Birkemoze? Markus ma z nami ważny kontrakt, więc pierwsze kroki Markusa, jak już te kwestie, bo tam w tej chwili są pewne terminy wyjaśniane, czy już, czy jeszcze trochę i kiedy w zasadzie, to na pewno pierwsze swoje kroki skieruje do nas, do Stali Gorzów i wtedy będziemy podejmować decyzję, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, jak jego sytuacja chociażby fizyczna,
co w tym czasie robił. Mamy tam z nim kontakt, ale to wszystko wymaga sprawdzenia, jakichś podjęcia prób i temat jest otwarty, bo nawet za trudniejsze czy gorsze rzeczy ludzie czasami dostają jakby, ich grzechy idą zapomnienie i trzeba młodym ludziom, szczególnie młodym ludziom dawać drugą szansę. Czyli nie ma pan jeszcze dość Markusa Birkemoze i jego wybryku? Nie, nie, nie. No taka jest rola prezesów, żeby się za szybko nie poddawać z wieloma tematami. Petar Sparta Wrocław ściągnęła w roli doradcy sztabu szkoleniowego Grega Hancocka i zdobyła Mistrzostwo Polski. Myślisz, Marcin, że taki sukces może powtórzyć Stal Gorzów też zatrudniając Grega Hancocka? Ja myślę, że to jest świetny ruch, ale tylko w jednej płaszczyźnie. Ściągnięcie Grega Hancocka do klubu to jest wybitny marketing. Amerykanin ma zresztą ksywkę Green, czyli po takim slangu uśmiech, i on się pięknie uśmiechnie, on rozda autografy, on pozdrowi kibiców, ładnie wygląda w parku maszyn, zawsze skupiony. Tylko czy on coś daje? Betard Sparcie Wrocław miał szkolić juniorów, tam Michał Cużytek pojechał do niego do Kalifornii, Gleb Czugunow ćwiczył starty. Czy ktoś się poprawił? Nie. Powiem więcej, Szymon Woźniak ma współpracować z Gregiem Hancockiem w Grand Prix. Co Greg Hancock dał Maciejowi Janowskiemu w ostatnich dwóch sezonach? Bo my wszyscy trochę żyjemy wspomnieniem, że Greg Hancock to jest wybitny specjalista od sprzętu. I był w swojej karierze, chociażby na przykład świetnie wykorzystał przejście na te tłumiki w 2011 roku. Bo to opony bezdętkowe. Opony bezdętkowe. Tylko że Żużel w ostatnich 5 latach to w ogóle zmienił niektóre parametry dwa razy. Chociażby tak, opony Anlasy, opony bezdętkowe. Ja nie wiem, czy Greg Hancock za tym nadąża. I oczywiście warto jest mieć dodatkowy zestaw oczu na Grand Prix, bo zawodnicy chcą wiedzieć, które pola startowe, jak polewanie wygląda. I na przykład u Martina Waculika dosyć nieoczywiste nazwisko, Bjarne Pedersen, którego byśmy nie kojarzyli jako wybitnego specjalistę od czegokolwiek po karierze żużlowej, się sprawdził. Więc no okej, niech ten Greg Hancock będzie taką parą oczu, tylko moim zdaniem to jest marketing, to jest fajny uśmiech, ale to się nie przełoży, prezes Sadowski mówi w tej rozmowie, bo zawodnicy się zastanawiali, czy mogą podejść, zapytać. No, trochę inaczej to wygląda, bo nikt się nie zastanawiał zimą, kiedy treningów nie było, kiedy zawodnicy stali, nie mieli do czynienia z Gregiem Hancockiem, a rozmowy już trwały i te rozmowy trwały dlatego, że Szymon Woźniak musi opłacić Grega Hancocka, chce, i to jest kwestia ambicjonalna, że potrzebuje takiego mentora do Grand Prix, fajnie, tylko chciał część tych kosztów przerzucić na klub, więc to nie jest tak, że Stal dopłaca, bo po to, żeby Martin Waculik mógł podejść i się zapytać. Martin Waculik jakby chciał, to może podejść i się zapytać Amerykanina, o co tylko chce. No tylko kwestia przerzucenia kosztów dla klubu. Myślę, że to jest też taki, a propos tego marketingu, chwyt, że no przyjdź młody adepcie na trening, zostali, będziesz miał do czynienia z czterokrotnym mistrzem świata. Ale czy się nauczysz więcej od trenera Śwista, Palucha, Chomskiego? Śmiem twierdzić, że Greg Hancock trochę traci, jest nadgryziony zębem czasu, że tak powiem, jeżeli chodzi o swoją przydatność dla klubów. No i pewnie nie jest zaangażowany w 100%, tak jak chociażby Piotr Świst czy Stanisław Chomski, którzy spędzają na stadionie praktycznie. No ale to tak jak powiedział prezes Sadowski, może podejść zapytać. A trener to nie jest od tego, żeby podejść zapytać, tylko trener stoi, pokazuje, sam wyciąga wnioski, a Greg będzie właśnie taki, żeby się uśmiechnąć, można było podejść zapytać, jeszcze nie wiem, zdjęcie sobie z nim zrobić. Ale skoro jesteśmy przy sprawach szkoleniowych, to jeszcze jedna rzecz, która wstrząsnęła w tym tygodniu środowiskiem żużlowym, konferencja prasowa Roberta Kościechy, bardzo głośna, trener bronił, a właściwie nie wiem, czy do końca bronił Kevina Małkiewicza, bo jakby wprost powiedział, że zawodnik jest w słabszej formie. Obwinił o to, no, z tego co zrozumiałem, głównie dziennikarzy za to, że piszą o Kevinie Małkiewiczu. Co ty sądzisz o tym? To faktycznie dziennikarze mogą zniszczyć karierę Kevina Małkiewicza? Prawda leży gdzieś po środku. Jak ktoś zna Roberta Kościechę, to wie, że to nawet bardziej niż trener, szkoleniowiec młodzieży, to jest ich wychowawca. To znaczy, tam są bardzo fajne metody szkoleniowe, które można, ale nie trzeba stosować wobec seniorów. Robert Kościecha ma podejście. Myślę, że Kevin Małkiewicz to jest takie jego złote dziecko z tych wszystkich juniorów, a różnie tam bywało z Łobodzińskim, z Pludrą. Że to jest taki wychowanek Roberta Kościechy i na pewno Robertowi zależy na tym, żeby Kevin dobrze pojechał. Dlaczego mówię, że prawda leży gdzieś po środku? Dlatego, że i Robert ma rację, mówiąc na tej konferencji prasowej, że nie ma sensu pisać o 16-latku, o jego formie. Ja do 16-latków podchodzę tak. Jak pojedzie fajny bieg, to się podjaramy, dobrze to skomentujemy, pochwalimy. Nie ma sensu wyciągać z tego jakichś daleko idących wniosków. Jak ma słabszy mecz, nie ma sensu o tym mówić, bo od 16-latka nie ma oczekiwań.
I chyba tego chciałby Robert Kościecha, ale jeszcze o krok dalej, żeby w ogóle o tych juniorach nie mówić. Nawet tak, dokładnie, dobrze. Bo tu mam wrażenie, że na Kevina Małkiewicza nikt nigdy nie skrytykował jeszcze w polskich mediach. Nikt nie skrytykował, ale Robert już przez całą zimę wysyłał dziennikarzom podobno prasowym sygnały, czy jeszcze w zeszłym roku... Potwierdza. Podpisał do ciebie zimą, tak? Żeby nie pisać o Kevinie Małkiewiczu. Tak, jest bardzo wrażliwy. Po każdym artykule jest dyskusja, czy to można w ogóle pisać, mimo że po prostu są neutralne absolutnie, albo wręcz pozytywne teksty. Więc Robert wysyłał takie sygnały, mówię, bo to takie jego złote dziecko i pewnie się troszczy może nawet podświadomie trochę bardziej o Kevina. A prawda leży po środku, dlatego że i Robert Kościecha ma rację, że zbyt duża otoczka, zbyt dużo pisania, mówienia o jakimś młodym zawodniku może mu zaszkodzić. Wiele takich przykładów było w ostatnich latach. Zresztą, żeby daleko nie szukać w Grudziądzu, Wiktor Rafalski był takim przykładem, gdzie tam się mówiło, że taki talent, no już ten talent został wypożyczony do ligi niżej, nawet nie ma go w składzie GKM-u. Ale z drugiej strony Robert Kościecha też musi się nauczyć, że no, media będą pisały i nie ma nic złego w tym, że to jest jeden z 8 zawodników pisanych do składu i coś o nim powiedzieć, napisać można i ten zawodnik nie może się łamać jak domek z kart tylko dlatego, że powstał o nim jakiś artykuł. Tym bardziej, że te artykuły nie były, z tego co wiem, negatywne, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Nie słyszałem przypadku, żeby ktoś 17-latka nim równał z ziemią. Tak, no to Robertowi chodzi chyba o to, żeby nie było presji na nim. No ale to też sam jako ten wychowawca jest od tego, żeby te presje ściągać. Trzeba chyba raczej nauczyć żyć z presją, a nie ściągać presję. Tak mi się wydaje, w Ekstralidze jest nie do uniknięcia presja. No, jest to oczywiste. Ja nie nakładam presji na juniora w PGE Ekstralidze, ale nie mam nic przeciwko, żeby powstał o nim artykuł, że jest zdolny młody, bo jeżeli temu zdolnemu młodemu się zawróci w głowie, bo przeczytał o sobie tekst, że jest młody i zdolny, no to przepraszam, żyje w jakimś oderwaniu od rzeczywistości, bo nawet jeżeli trzeba go wychowywać skromnie, to trzeba go wychowywać w oparciu o fakty. A fakty są takie, że Kevin Małkiewicz był rewelacją i to był świetny ruch tamtego, no już Robert się doczepił, już powiedziałem za dużo, że był rewelacją, to był świetny ruch, że Grudziądz po tych jego urodzinach pozwolił na wypożyczenie, bo już sam nie miał po co jechać w PGE Ekstralidze, nie miał meczów. Czy to się przełoży na ten sezon? Ja nie mam kompletnie żadnych oczekiwań. Wiem tylko, że tamten sezon, tamta końcówka sezonu w wykonaniu Kevina Małkiewicza, to był sprzęt Sparty, opieka mechaników Sparty. Talent do jazdy ma, no ale żeby ten talent pokazać także w Grudziądzu, potrzebny będzie właśnie ten sprzęt, właśnie ci... Nie ma sprzętu tego ze Sparty i on jest we Wrocławiu. Więc ja nie mam żadnych oczekiwań i pewnie Robert też chciałby, żeby oczekiwań nie było, natomiast nie wychowujmy pokolenia księżniczek na ziarnku grochu, że jeden tekst może, czy jedno pytanie dziennikarza może wywrócić jego karierę, bo to właśnie wręcz przeciwnie, może się odbić ze zdwojoną siłą w wieku seniorskim. Zresztą nie chcę już podawać przykładów częstochowskich, pewnego wychowanka włókniarza, który no, dziennikarzy unika i ma do tego prawo, ale pytanie jest problemem. No, pytanie nigdy nie powinno być problemem, o ile nie jest obraźliwe, a szczególnie pytanie o to, czy jest w dobrej formie. Przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. Tak jak mówiliśmy, rusza PGE Ekstraliga. Pierwsza kolejka zapowiada się niezwykle ciekawie. Dużo powiedzieliśmy dzisiaj o Fogo Unii Leszno z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Jaki ty typujesz wynik tego meczu? Unia, Włókniarz. Wiesz, to wydarzyć się może wszystko. Zwycięstwo Unii, zwycięstwo Włókniarza. To jest fajne w pierwszych kolejkach, że największe prawdopodobieństwo niespodzianki jest w pierwszej kolejce. Nie tylko dlatego, że jest duża pompka opierana o to, co my myślimy o tym zawodniku na bazie poprzednich lat, co myśleliśmy całą zimę i to w ogóle może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością, ale też zawodnicy nie do końca wjeżdżeni, sprzęt jeszcze niesprawdzony. Tych startów było bardzo dużo, pogoda dopisała, ale to nadal nie było wystarczająco startów, żeby zawodnicy czuli dystans, jak masz trzech gości koło siebie na torze, czy wejdziesz, czy się zmieścisz. Ale Marcin, wykorzystaj szansę na odpowiedzenie na to pytanie. Jaki wynik obstawiasz? Wiesz co, tak patrząc też na tę rozmowę z Januszem Kołodziejem, w ogóle super, bo to klasa nie tylko na torze, ale też w odpowiedziach, że jest w dobrym nastroju, że rozmawiał z tobą 20 minut i ten mostek przepona od gadania nie bolały, więc no 47-43 dla Pogołonii. Będą emocje na pewno, ale też nie zdziwię się, jeżeli na przykład Włókniarz zdobędzie 50 punktów na Smoczyku, bo Unia, od czego zaczynaliśmy też ten program,
jak każda drużyna, która jest typowana do walki o utrzymanie, ma znaki zapytania, bo to nie chodzi o to, że są słabi zawodnicy, tylko że to są zawodnicy ze znakiem zapytania. Czy Grzegorz Zęgota poprawi średnią, czy obniży? Czy Bartosz Smektała nawiąże do juniorskich, czy będzie... Bartosz Smektała przed każdym meczem będzie nie wiadomo, coś tak czuje w tym sezonie. Ja myślę, tak że, już jest. Ja myślę, że dla Bartosza Smektały też a propos tego, co padło w tej rozmowie z Januszem Kołodziejem, to będzie trudny sezon na Smoczyku. Umówmy się, że Unia musi się przede wszystkim liczyć u siebie. To nie są te czasy, żeby Unia wygrywała na wyjazdach. I teraz tak, żeby zrobić fajny tor pod, nazwijmy to umownie, liderów Fogo Unii Leszno, Kołodzieja, Zęgotę, Lebiediewa i Ratajczaka, czyli zawodników, którzy lubią sobie poharcować na dystansie, musi chodzić szeroka, musi być kilka świeżek do jazdy, a Bartek Smektała, start, krawężnik i najchętniej tak jechałby całe cztery okrążenia. Jeżeli tor będzie obfitował w tej ścieżki pozewnętrznej, to Bartek Smektała może mieć problemy. Ty będziesz we Wrocławiu, Betard Sparta Wrocław z Nowy Hotel Falubazem Zielona Góra. Zdecydowane zwycięstwo, ale tak zdecydowane, że różnicą 30 punktów i więcej, czy jednak nie? Ja mam taki zwyczaj, że nie typuję wyniku samego, bo też sam po prostu w głowie nie chcę się nastawiać na to, co będzie. No, faworytem jest Sparta, to mogę obiektywnie powiedzieć. Zresztą co to za typ, jeżeli... Ale 30, 20 czy 10? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo nie wiem. Przede wszystkim mam znak zapytania przy Taju Findenie na cały sezon i przy Macieju Janowskim. I u Brytyjczyka myślę, że to będzie sezon podobny, może ciut lepszy niż rok temu. Jeszcze zimą bym powiedział, że tendencja spadkowa, ale tendencja spadkowa będzie, myślę, przede wszystkim u Macieja Janowskiego, że tam nie ma dogadania się ze sprzętem, tam są zmiany w teamie, ale będzie trudno. I Sparta jest faworytem, ale właśnie może dobrze, że ma taki mecz na początek z Beniaminkiem, że jako wicemistrzowie Polski muszą sobie ustawić tor pod siebie, mieć rywali i klasowych jak Hampel, Pawlicki, ale z drugiej strony mówmy się, no nie mogą się bać Beniaminka. No, wicemistrzowie Polski nie mogą się bać Beniaminka u siebie. Kolejny mecz, który wydaje się być do jednej bramki, Zolesz, GKM Grudziądz, Orlen Oil, Motor Lublin. Nie no, tak słabo oceniasz Motor? Nie, szczerze mówiąc, spodziewałem się raczej, że tam jest taka napinka, żeby się zrehabilitować za ten ostatni rok, że ten wynik może być w drugą stronę nawet. Wiesz co, tylko teraz tak, powiem krótko o argumentach GKM-u. Oczywiście Motor Lublin jest faworytem. No, mistrzowie Polski będą faworytem teraz w każdym meczu, także tych wyjazdowych, szczególnie u rywala, który walczy o utrzymanie. Ale są dwa powody, dla których Motor w Grudziądzu może być ciut słabszy. To nigdy nie był tor Fryderyka Lindgrena. On się tam w barwach włókniarza nie mógł odnaleźć. Pojechał słabe spotkanie rok temu, to przegrane wysoko przez późniejszych mistrzów Polski. Więc myślę, że Lindgren albo się przełamie, albo będzie no, niemrawy jak na niego na początek sezonu w Grudziądzu. Druga rzecz, myślę, że trochę przeceniamy Mateusza Cierniaka. Ja wiem, dlaczego przeceniamy. Przeceniamy Mateusza Cierniaka, dlatego że to jest rider, który ma talent, który zrobi wielką karierę, który super prowadzi motocykl, ale Mateusz Cierniak wchodzi w wiek seniorski. Nie ma biegu drugiego na start, gdzie tam miał kilku słabszych juniorów, żeby się dopasować i tak dalej. Wchodzi już do rywalizacji z seniorami. Mateusz Cierniak odjechał 58 meczów w PGE Ekstralidze w swojej karierze juniorskiej i tylko 3 razy zdobywał wynik dwucyfrowy. Ja wiem, że to jest dwukrotny indywidualny mistrz świata, ale jeżeli ktoś oczekuje, że na przykład taki Mateusz Cierniak jako zawodnik U24, śladem Kubery z zeszłego roku... Ale żeby go wybronić, to on nie jeździł jednak 5 biegów ale w większości biegów. Ale pomyśl, ile razy było tak, że była ZZ-ka w Lublinie i Cierniaka wystawiali, ile razy było tak, że na przykład Bartosz Zmarzlik oddawał bieg w zeszłym sezonie i Cierniak dostawał te dodatkowe starty. Więc okej, okay, no może to nie zawsze było 5 startów, ale były 4, były 3 i miał okazję do rozwoju. Zresztą, żeby daleko nie szukać, Kuba Miśkowiak miał kilkanaście dwucyfrowych wyników w karierze juniorskiej. Nie mam wątpliwości, że Mateusz Cierniak zajdzie dalej w swojej karierze. Ja tylko studzę nastroje. To nie jest tak, że Mateusz Cierniak w pierwszym meczu jako senior, jako zawodnik U24 jedzie i robi taki wynik jak Dominik Kubera. Nie wiem, 10-12 punktów, więc spokojnie. Czyli jaki wynik w Grudziądzu? 42-48 dla Motoru. No, czyli przewidujesz wyrównaną kolejkę. W takim razie został nam jeszcze tylko jeden mecz. Ebud.pl, Stal Gorzów, KS Apator Toruń. Zwycięstwo gospodarzy tym razem? Myślę, że delikatne wskazanie na Stal, 46-44. Myślę, że to jest spotkanie, w którym nie będzie rezerw taktycznych, tak ciasno będzie, bo zakładam dobrą dyspozycję Emila Sajfudinowa, życiową Roberta Lamberta i Patryka Dudka w optymalnej formie i że to wystarczy Apatorowi, żeby być na tyle blisko. Przypominam, że rok temu tam był remis i niewiele brakło Apatorowi, tam decyzje sędziowskie. Koniec końców, z tego co pamiętam, słuszne, zadecydowało o tym, że wykluczenie w biegu 14-15 tak to poukładało, że skończyło się 45-45, ale nie zdziwię się, jeżeli Apator wygra. Co więcej, ja typuję Stal wyżej na koniec sezonu niż Apator, po prostu, tak medalowo.
tylko Apator teraz u progu sezonu jest w bardzo dobrej formie, a tej formy trochę brakuje mi w drugiej linii EBUD.pl Stali Gorzów, czyli u Oskara Pfeiffera, który powiesił sobie poprzeczkę bardzo wysoko i brakuje mi u Kuby Miśkowiaka. I Kuba się spasuje, to jest jego tor, nawet jeżeli nie był zawodnikiem Stali, on zna Jancarza doskonale, ale ma bardzo duże problemy z dopasowaniem się sprzętowym, a to nie jest zawodnik, który jak nie ma sprzętu, to nie jedzie. Życzę sobie i Państwu, żeby Twoje prognozy się sprawdziły, bo praktycznie wszystkie mecze na styku, więc oby tak było. Moim gościem był Marcin Musiał, dziękujemy. Dziękuję bardzo, Mateuszu, dziękuję Państwu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu magazynu PGE Ekstraligi. Spotykamy się już za tydzień. Będziemy omawiać już nie tylko to, co nam się wydaje, ale to, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy. Więc będzie dużo materiału do omówienia. Kolejki teraz będą już regularnie. Wraca Żużel. No i wraca chyba szczęście dla wszystkich kibiców Żużla. Tego sobie i Państwu życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.